Cześć. Porobiło się, narobiłem trochę zamieszania, ale chyba dobrze, chyba dobrze. Postanowiłem jednak nagrać ten film, aby wyjaśnić wiele wątpliwości związanych z sezonowym skipasem w Zelden. Po mojej informacji, po moim krótkim filmie mówiącym o tym, że w Zelden do 31 października można kupić sezonówkę za 333 euro, dostałem bardzo dużą ilość informacji, może nie tyle informacji, co wiadomości od Was, zapytań, komentarzy. Jacek, czy to prawda? Na jakich zasadach? Są też informacje z Waszej strony niesprawdzone, że ktoś tam na przykład napisał, że nie trzeba być osobiście. Już to wszystko wyjaśniam, już o wszystkim Was informuję, żeby było czyste, bo wiem, że wiele osób planuje wybrać się do Zelden, specjalnie pojechać, nawet całymi rodzinami, aby kupić skipasy i to nie tylko z Polski, ale także osoby mieszkające gdzieś w Europie też taki mają plan, żeby pojechać i skorzystać z tej wyjątkowej oferty. W ogóle pierwsza rzecz, czy można kupić skipas sezonowy w Zelden na ten sezon 24-25 za 333 euro? Tak, można. Dobrze. Jacek, jakie są źródła Twoich informacji i czy to jest sprawdzona informacja? Tak, już podaję. Po pierwsze, cała informacja, całe zamieszanie, że tak to nazwę, wzięło się stąd, że to Wy, jedna z osób pod moim filmem z Zelden, pod moim live'em bodajże, zamieściła informację, żebym sprawdził ofertę, którą znalazła w internecie. Że właśnie skipas na cały sezon kosztuje 333 euro. Więc postanowiłem sprawdzić to w dwóch źródłach. Po pierwsze, w związku z tym, że znam się od ponad 20 lat z osobą, która jest szefem marketingu w Zelden, więc poszedłem wprost w biurze prasowym i zapytałem się. Pokazałem screen oferty, czy to prawda. Usłyszałem, tak Jacek, to jest prawda. Teraz kilka słów na temat tego, z jakiego powodu, czy dlaczego tak dobra cena jest dostępna. Już Wam powiem, o co chodzi. Nie znam szczegółów w sensie, dlaczego tak się stało, ale powiem Wam, o co chodzi. Chodzi o to, że w Zelden był skipas dla lokalnej społeczności, dla mieszkańców i właśnie on jest w cenie 333 euro. Nie będę tutaj snuł teorii spiskowych, ale w związku z tym, że ktoś się dopatrzył, że jest to niezgodne z prawem unijnym, że jest to w pewien sposób dyskryminacja wszystkich osób w zależności od miejsca zamieszkania, no Zelden nie miało wyjścia i musiało tą ofertę puścić dla wszystkich osób, niezależnie od tego, czy są to mieszkańcy Zelden, Doliny Odstal, Austriacy, czy na przykład Polacy, mieszkańcy Unii Europejskiej, bo to jest ważne, bo tu chodzi o prawo Unii Europejskiej. Z tego też powodu zdecydowano się na to, że żeby nie robić zamieszania, skipas taki sezonowy w tej cenie może kupić każda osoba. Ale jest kilka warunków, które trzeba spełnić. A mianowicie, po kolei podaję. Aby kupić skipas za 333 euro, trzeba się wybrać osobiście do Zelden i kupić go w kasie. Nie ma takiej możliwości, żeby go kupić online. Nie ma możliwości, żeby jedna osoba kupiła dla kilku osób. Byłem osobiście w kasie i to jest drugie miejsce, w którym sprawdziłem wszystkie informacje na temat zakupu tego karnetu, tej sezonówki. Byłem w kasie osobiście i dokładnie o wszystko się wypytałem. Czy jest taka oferta? Tak, jest. Czy każdy może kupić? Tak, każdy może kupić. Czy kosztuje 333 euro? Tak, kosztuje 333 euro. Czy trzeba być osobiście, czy można to kupić też dla kogoś? Trzeba być osobiście, robią zdjęcie, i płacisz gotówką czy tam kartą i wtedy skipas zostaje Ci wydany. Teraz dostałem od Was następujące pytania. Czy od kiedy jest karnet ważny? Więc za 333 euro karnet będzie ważny od 14 listopada tego roku do 4 maja przyszłego roku. Natomiast jeżeli byście chcieli od razu skorzystać z tego karnetu, czyli pojeździć na lodowcach, które teraz są otwarte, to cena jest 464 euro.
Czyli płacicie, jedziecie załóżmy dzisiaj, kupujecie za 464 euro i od jutra już możecie korzystać z tego karnetu na lodowcach przez całą zimę aż do 4 maja. Więc to jest ważna informacja. Kolejna sprawa. Gdzie ważny jest karnet? Karnet ważny jest tak jak normalne skipasy wielodniowe, czyli w całej dolinie Ötztal. Możecie korzystać z ośrodka narciarskiego Zelden, z lodowców, a także na przykład z pobliskich Gurgli, czyli Hochgurg i Oberburg z tego ośrodka narciarskiego. No i jeżeli ktoś by chciał się wybrać do Hochötz na narty, bo ma takie widzimisię, to oczywiście jest koneserem małych ośrodków, to też można tam pojechać. Kolejna sprawa, o którą pytaliście, czy taki skipas sezonowy też jest dla dzieci i czy jest inna cena. Tak sprawdziłem, skipas jest także dla młodzieży w innej cenie, dla dzieci i dla maluchów. I wygląda to tak, młodzież, roczniki 2005-2009 zapłacą 161 euro za cały sezon. Dzieci 2010-2016 107 euro. I teraz bobaski, maluchy 2017-2020 33 euro. Bardzo ważna rzecz. Oprócz tego, że trzeba być osobiście w kasie, to bardzo ważną rzeczą jest to, że promocja jest tylko i wyłącznie do 31 października. Czyli do 31 października można kupić skipas w takiej cenie. Następnie już będzie w cenach normalnych, które podano są na stronie. A mianowicie dlatego, a mówię o tym dlatego, że próbowałem doszukać się tej oferty i jest albo dobrze schowana, albo zdjęta z oficjalnej strony Zelden. Co jeszcze? To chyba wszystko. I teraz taka jeszcze jedna rzecz, taka informacja. Bo mimo, że nagrałem ten film, oficjalnie o tym powiedziałem i biorę za to odpowiedzialność, to wiele osób myśli, że to jest jakiś fake news, że to jest nieprawda. Powiedziałem, jakie mam źródła. Szefowa marketingu, raz, która to potwierdziła. Dwa, byłem w kasie. Było kilka ze mną osób z Polski, które też o to się pytały, które chciały dokonać takiego zakupu i też to słyszały. Kolejna sprawa, jeżeli jeszcze do końca nie jesteście o tym przekonani, chcecie zabrać, nie wiem, znajomych, rodzinę i wybrać się na długą podróż do Zelden, proponuję po prostu na stronie internetowej ośrodka Zelden, przypomnę, adres jest zelden.com, są informacje, są numery do KAS, do Centrum KAS, do Centrum Informacji Turystycznej. Można po prostu wykręcić numer i zadzwonić. Oczywiście trzeba porozmawiać albo w języku niemieckim, albo w języku angielskim. Z tym też nie będzie problemu, więc nawet jeżeli nie znacie języka, poproście kogoś, żeby chwycił za telefon i zadzwonił. Nawet gdybyście mieli podnieść dodatkowe koszty z tytułu, nie macie roamingu i z tytułu telefonu za granicę, to i tak to się chyba opłaca. To tyle informacji na temat karnetu w Zelden, sezonówki w Zelden. Jeżeli kupicie, to dajcie znać. Będzie mi bardzo miło, że któryś raz z kolei mogłem Wam pomóc w tym, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy, aby kupić, znaleźć ciekawą ofertę i kupić karnet w dobrej cenie. Jeżeli ktoś docenia takie informacje, to można wesprzeć moją działalność. Jest tutaj przycisk wesprzyj. Można też mi postawić kawusie. Jest link do wirtualnej kawiarni albo zostać moim patronem. Czy będą jeszcze informacje tego typu? Oczywiście, jak tylko gdzieś dostanę tego typu informacje, gdzieś wygrzebię, ktoś mi doniesie o takich i sprawdzę, że faktycznie takie są, to na pewno Was o tym poinformuję. Udanego sezonu Wam życzę, a ja już siadam do komputera i składam kolejne filmy dla Was. Powodzenia na nartach, do zobaczenia. Pamiętajcie o ubezpieczeniach narciarskich, link pod spodem. Cześć!